Pani Lauro, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród, 13. edycja Wielka Gala Dobrego Stylu. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie, a przede wszystkim kto został nagrodzony podczas danego wydarzenia. Właśnie, to już 13. gala, jak pan powiedział, po przerwie spowodowanej COVID-em i wojną i zawirowaniami w Polsce. Wobec tego cieszymy się wszyscy, że jednak przed okresem wakacyjnym pod koniec czerwca udało się zebrać grupę ludzi, kto jeszcze nie wyjechał na wczasy i na urlopy. I rzeczywiście tak pięknie się gala toczy, bo jeszcze się nie skończyła, ale ta pierwsza część wypadła, myślę, bardzo pięknie, zwłaszcza, że nagrody otrzymali statuetki wspaniali ludzie. Statuetkę Gracja nie dojechała, nie mogła odebrać, ale odbierze wiosną Małgosia Socha. Była Grażyna Brodzińska, nasza znakomita eksportowa śpiewaczka, przepiękny sopran. Zresztą gościem jest też pani Milena Lange i pani Izabela Kopeć, tak więc mamy świetne śpiewaczki. I świetnych śpiewaków, bo wśród statuetek Złotej Iguany nagrodzonymi byli pan Wiesław Ochman, który imponująco zaśpiewał ze sceny, daleko odszedł od mikrofonu, a tak wielki, wspaniały głos i taka forma. Wiem to sama, bo jestem aktorką śpiewającą, jak to się mówi, i wiem, jak ważną sprawą jest mikrofon i zdrowy głos, zwłaszcza przy wszystkich infekcjach, jakie krążą ostatnio po całej Polsce oczywiście, ale też jest to jubileusz i nagroda jubileuszowa dla Krzesimira Dębskiego, który obchodzi 50-lecie pracy zawodowej, a w przyszłym roku urodziny okrągłe, 70. Jeżdżę z nim na cykl koncertów z orkiestrą Impressione i z panią Mileną Lange jako świetną śpiewaczką, o której wspomniałam, więc to wielki zaszczyt i cieszę się, że przyszedł. Krzysztof Zanussi, wielki reżyser, dziennikarz Maciej Orłoś, ale też piękne panie. Pani Katarzyna Grochola, nasza znakomita pisarka, Monika Richardson, z kobiet, żebym nikogo nie pominęła, jeszcze była pani Hanna Bakuła, też i jako świetna malarka, co jasne, ale również pisarka, bo wyszło wiele książek jej autorstwa. Także rzeczywiście zestaw tych wielkich nazwisk w tym roku był imponujący. Nie mogę nie zapytać, ponieważ oczywiście tutaj mówimy o nagrodach Gracji, Nagrody Dobrego Stylu, Złota Iguana, natomiast może tutaj będę trzymać się tematu przewodniego dobry styl. Co to znaczy dobry styl? Właśnie tego typu pytania zadawane były często nawet w formie wywiadów do czasopisma Klubu Integracji Europejskiej Przedsiębiorcy EU, które wychodzi. I każda z pań mówiła rzeczy ciekawe. Wiele z pań cytuje słynne powiedzenie Coco Chanel, że moda przemija, styl pozostaje. Ja chciałabym podkreślić, że my z panią prezes Barbarą Jończyk od początku chciałyśmy, aby te nagrody dostawały nie tylko rzeczywiście kobiety, które w Polsce słyną z ponadczasowego, klasycznego, znakomitego, własnego stylu, zresztą niekoniecznie stricte klasycznego, ale własnego stylu, już z dużym dorobkiem. Stąd pierwszą nominowaną, co ciekawe, była z mojego polecenia pani Elżbieta Penderecka, która jeszcze za życia pana Pendereckiego ciągle z nim jeździła po świecie i do tej pory statuetki nie odebrała. Dopiero co z nią rozmawiałam, znów pojechała na festiwal, tym razem sama, oczywiście po śmierci męża, ale jak najbardziej przyjęła nominację, podobnie jak pani Irena Santor. No a już odebrało tak wiele pań, że nie sposób wymienić, począwszy od Beaty Tyszkiewicz, Jolanty Kwaśniewskiej, poprzez Anetę Kręglicką, Danutę Stenkę, Czartoryską, Różdżkę, no mnóstwo wspaniałych, pięknych pań nie sposób wymienić. Wszystkie one, nie tylko piękne, nie tylko posiadające własny styl, ale właśnie ten wdzięk, to coś, te gracje, że jak wchodzi na scenę dana osoba czy w towarzystwo, to jakby się
światło zapalało. Mówiło się o Marilyn Monroe, że ona coś takiego miała, że w życiu zachowywała się skromnie, a jak chciała, to zapalała jakieś światło, wchodziła i była na scenie. Ostatnie pytanie. Jak by pani Laura miała podsumować właśnie te 13 lat, ponieważ dziś mamy tą 13. edycję. Co się zmieniło się w tym przypadku, jeżeli chodzi o samą galę dobrego stylu? Przede wszystkim doszły statuetki złote iguany i bardzo mi się to podoba, ponieważ były początkowo tylko i wyłącznie gracje, a te iguany dają szersze pole do możliwości nagrodzenia również mężczyzn o wielkim dorobku naukowym, dziennikarskim, reżyserskim, muzycznym i to mnie bardzo cieszy, a również to, że po tym czasie pandemii właśnie, jak mówiłam, to ta wznowiona gala tak pięknie i miło się udała i myślę, że w tym pięknym miejscu do końca będzie bardzo przyjemnie.